Kolejną rzeczą z czynności kontrolno-obsługowych znajdujących się pod maską w silniku jest zbiornik płynu chłodzącego. Znajduje się on po prawej stronie silnika. Pamiętajmy, że sprawdzamy jego wartość za pomocą wskaźnika znajdującego się po prawej stronie płynu. Jest to wartość minimalna. Troszkę wyżej jest wartość maksymalna. Najlepiej, żeby płyn w naszym zbiorniku znajdował się bliżej wartości maksymalnej. Wtedy nie musimy go uzupełniać. Pamiętajmy, że nie odkręcamy korka w tym płynie, a jedynie wizualnie sprawdzamy jego wartość na podziałce minimum i na podziałce maksimum. Zachęcam Cię do subskrypcji naszego kanału i obejrzenia wszystkich filmików. Jak chcesz zrobić kurs nauki jazdy na nowej Toyocie Yaris, wpadnij na naszą stronę internetową www.oskeuforia.pl lub zapraszam do naszej szkoły znajdującej się przy ulicy Kniaziewicza 28 przez 1A we Wrocławiu. Telefon kontaktowy 691 948 461. Powtarzam telefon 691 948 461. Cześć i do zobaczenia w moim kolejnym filmiku.